Co dzieje się, gdy nie uwalniasz serca od namiętności? Już nie chcę tłumaczyć, że namiętności nie dotyczą tylko życia seksualnego, ale w ogóle wszystkich naszych zmysłów. Jeżeli nie uwalniam mojego serca od namiętności, to po prostu się nie rozwijam. Moje serce nie ma mocy wzrastać. Ewagriusz mówi o tym, że nieuwalnianie serca od namiętności jest tak, jakbym nie karmił mlekiem niemowlęcia. Ono wtedy nie może rosnąć, nie może się rozwijać, nie może stawać się coraz bardziej dojrzałe, dorosłe. Dokładnie tak jest z namiętnościami w naszym sercu. Nie możemy się rozwijać w modlitwie, nie możemy rosnąć i dojrzewać, jeżeli nie usuwamy z naszego serca namiętności.